Minęła 19. To jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Tu chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polaków, ale także już geopolityczne. Atom z Korei pod znakiem zapytania. Elektrownia miała powstać w Polsce w 2035 roku. Polska potrzebuje elektrowni jądrowych w liczbie mnogiej. Nie byli w stanie nawet załatwić tego, żeby wydatki na zbrojenia nie były wliczane do deficytu. Jaka jest rzeczywista rola Donalda Tuska w Europie? Nie ogra w Unii Europejskiej. Ten pan niczego nie może, to jest tchórzalczość, poddanie. Donald! Władze Unii Europejskiej, a konkretnie Berlin, wydają mu polecenia. I skutki tych poleceń Polacy odczują niedługo we własnych kieszeniach. Poszedłem na pierwszy trening, kolega mnie zabrał i od razu się wciągnąłem. Wszystko, co jest związane z walką, wydaje mi się, że jest niezbędne w dzisiejszych trudnych, nowoczesnych czasach. Sztuki walki połączone z patriotyzmem. Wielka gala MMA w Chełmie i na antenie Telewizji Republika już w sobotę. Projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie może zostać zawieszony. Za budowę tej elektrowni miał odpowiadać koreański koncern. Może się jednak okazać, że do inwestycji nie dojdzie. Elektrownia według pierwotnych planów miała powstać w 2035 roku. Nieoficjalne, acz bardzo niepokojące informacje są takie, że inwestycja jest zamrożona. I nie jest to jedyna inwestycja, która czeka na decyzję rządu. Łukasz Żmuda. Zespół elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w skrócie ZEPAK, zakładał budowę elektrowni jądrowej z dwoma koreańskimi reaktorami. Według pierwotnych planów miała powstać do 2035 roku. Spółka czeka na decyzję rządu w tej sprawie. To rząd określi, które projekty i w jakich lokalizacjach będą przedmiotem dalszych szczegółowych analiz technicznych. W sprawie elektrowni atomowej w Pątnowie nie ma informacji dotyczących budowy czy zaawansowania projektu. Dzisiaj słyszymy, że obecna ekipa Tuska i Hołowni chce na przykład odchodzić od kontraktu ze Stanami, z Koreą, i na końcu staniemy się krajem uzależnionym od importu energii z Niemiec. Elektrownia atomowa to stabilne źródło dostaw energii i w dodatku jest zeroemisyjne. Polska potrzebuje elektrowni jądrowych w liczbie mnogiej. Czas już realizować, a nie debatować o energetyce jądrowej. To już kolejna strategiczna inwestycja, której realizacja staje pod znakiem zapytania. Zastopowano projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zagraniczny inwestor może porzucić udział w projekcie budowy pierwszego polskiego elektrycznego samochodu Izery. Nawet przebudowa dworca w Poznaniu może być zablokowana. Zdaniem wiceszefa resortu infrastruktury, polskie państwo nie dysponuje 5 miliardami złotych na taką inwestycję. Nie neguję potrzeby tej inwestycji, ale patrząc na liczby, między innymi w pasażerskim modelu transportowym, nie uzasadniają one tej inwestycji. Jednym słowem, pieniędzy nie ma i nie będzie, jak mawiał klasyk. Pieniędzy po prostu nie ma. Przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy realizowano szereg inwestycji, takich jak budowa drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną do portu w Elblągu. Sytuacja jest zła także u największego polskiego przewoźnika towarowego PKP Cargo. Wczoraj protestowali kolejarze przeciwko projektowi zwolnień nawet 30% załogi w PKP Cargo. Ludzie mają kredyty, ludzie czynsze płacą, ludzie mają rodziny i przez rok dostawać 60% wynagrodzenia, nikt tego nie przeżyje. Fatalne są odczyty zysków polskich spółek. W pierwszym kwartale zarobiły prawie 11 miliardów złotych netto. To o niemal 8 miliardów złotych mniej w analogicznym roku ubiegłym. Niestety za ten pierwszy kwartał te wyniki faktycznie wyglądają dużo gorzej. Po prostu sytuacja w tych spółkach pod nowymi zarządami nie idzie tak dobrze jak w poprzednich 8 latach, kiedy te spółki były perełkami. Głosy krytyki w stronę rządu płyną nie tylko ze strony partii opozycyjnych. Skończcie z tworzeniem zespołów, skończcie z przygotowywaniem ustaw, które są do niczego niepotrzebne. Weźcie się do roboty i zacznijcie inwestować. Polska ma olbrzymi potencjał do wykorzystania, jeżeli chodzi o inwestycje w biogazownie. Moglibyśmy rocznie produkować ponad 4 miliardy metrów sześciennych tego gazu. W Niemczech funkcjonuje ponad 10 tysięcy biogazowni. W Polsce to jest niespełna 200 tego typu instalacji. Być może rządzący nie chcą tworzyć konkurencji dla niemieckich podmiotów. To premier Donald Tusk nie dostrzegał zagrożeń płynących z budowy gazociągów Nord Stream 1 i 2. W dodatku chciał uzależnić Polskę od gazu z Rosji i sprzedać Rosjanom rafinerię Lotos, choć ostatecznie do tego nie doszło. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Każdy kraj ma wokół siebie konkurencję, tylko jest nienormalne, że rząd z tą konkurencją nie próbuje się zmagać. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika.
Premier Donald Tusk dochodził do władzy jako ten, który jest znany w Brukseli i odblokuje Polsce wszelkie zaległe środki. Tak się jednak nie stało, a na mocy ostatnich decyzji Komisji Europejskiej wobec naszego kraju uruchomiono procedurę nadmiernego deficytu, co będzie mogło oznaczać poważne cięcia. O tym, co Polacy mogą stracić, Paweł Błoch. Miało być tak. Naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. A jest tak. Komisja Europejska zidentyfikowała 12 państw członkowskich, których deficyt przekracza 3% PKB. Przeanalizowaliśmy ich sytuację, doszliśmy do wniosku, że unijne wymogi dotyczące deficytu nie są przestrzegane przez 7 państw. Belgię, Francję, Włochy, Węgry, Maltę, Słowację i Polskę. To oznacza, że Polacy będą musieli mocno zacisnąć pasa i żadne europejskie kontakty Donalda Tuska tego nie zmienią. To jest przede wszystkim działanie Niemców, żeby zablokować rozwój naszej gospodarki, żeby też będzie argument dla Donalda Tuska, żeby usunąć różne programy, być może nawet 800+. Lwią część naszego budżetu stanowią wydatki na zbrojenia, które są podyktowane śmiertelnym rosyjskim zagrożeniem. Jeszcze przed decyzją Komisji Europejskiej minister finansów Andrzej Domański uspokajał, że Bruksela weźmie to pod uwagę. Na pewno są kraje z niższymi deficytami, ale my, mając duże wydatki zbrojeniowe, inwestujemy w obronę nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, więc nie powinniśmy być za to karani. Mam nadzieję, że rekomendacje Komisji Europejskiej, jeśli się pojawią, to będą bardzo łagodne. Tak się jednak nie stało, a Polska nie może sobie pozwolić na rezygnację z kluczowych zakupów dla wojska. Nie byli w stanie nawet załatwić tego, żeby wydatki na zbrojenia nie były wliczane do deficytu. I już nas mają objąć procedurą nadmiernego deficytu, co ma służyć Tuskowi jako usprawiedliwienie tego, żeby rozwój zatrzymywać. Donald Tusk przez całą kampanię wyborczą obiecywał, że gdy wygra wybory, momentalnie do Polski popłyną miliardy euro z racji Krajowego Planu Odbudowy. Dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie. Pojadę i te pieniądze odblokuję. I wszyscy to odczujemy. Mijały kolejne dni, tygodnie i miesiące, a pieniędzy z KPO cały czas nie było. Dopiero w kwietniu do Polski dotarły pierwsze środki w wysokości 27 miliardów złotych, co stanowi zaledwie 10% całej sumy należnej Polsce. Kiedy pojawi się reszta, nie wiadomo. Łamali obietnice jedną za drugą, a te pieniądze z KPO najprawdopodobniej pójdą nie na poprawę życia Polaków, nie na rozwój Polski, tylko będą finansowały zamawianie różnego rodzaju sprzętu, często używanego, zużytego z Niemiec, z innych krajów. Premier Tusk w ostatnich miesiącach o 180 stopni zmienił swoje poglądy w sprawie nielegalnych migrantów. Przez lata był za biednymi ludźmi, bo tak ich nazywał, a kiedy pakt migracyjny w zasadzie był już faktem, przedstawiciel rządu był na nie, ale to już nie zmieniało niczego. Unijna polityka migracyjna za 2 lata wejdzie w życie, choć teraz premier przekonuje, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. To politycy z otoczenia Donalda Tuska przez lata lobbowali za przyjmowaniem nielegalnych migrantów. To droga ku przepaści, przekonuje były poseł Platformy Obywatelskiej John Godson. Przymusowe relokacje imigrantów jest pułapką, jest niedobre, dlatego że to jest zagrożenie, bo daje możliwości do przybycia i brak kontroli w ogóle państwa na tym, kto przyjeżdża i kto nie przyjeżdża. Podobnie sprawy się mają do Zielonego Ładu. W tym tygodniu, pomimo rzekomego sprzeciwu ekipy Donalda Tuska, Bruksela przyjęła kolejne przepisy, które mogą zniszczyć polskie, jak i europejskie rolnictwo. Donald Tusk chwalił się swoimi kontaktami z władzami Unii Europejskiej i faktycznie ma te kontakty, tylko te kontakty polegają na tym, że władze Unii Europejskiej, a konkretnie Berlin, wydają mu polecenia. I skutki tych poleceń Polacy odczują niedługo we własnych kieszeniach. Ostatnie spektakularne sukcesy Donalda Tuska na arenie europejskiej każą nam z niepokojem patrzeć w przyszłość. Naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Chcę wam powiedzieć, że nie dla chaosu prawnego i przeprowadzanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara nielegalnych zmian w prokuraturze oraz odwoływaniu sędziów. Pod tym hasłem przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego odbył się protest klubów Gazety Polskiej. Dziś na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa Trybunał badał kwestie związane z odwoływaniem przez ministra sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów. Radosław Jankiewicz.
Dziś przeciwko bezprawnym działaniom kierownictwa resortu sprawiedliwości protestowały kluby Gazety Polskiej. To była też demonstracja poparcia dla działań Trybunału Konstytucyjnego. Oni nie chcą państwa prawa, oni chcą państwa prawników. I to jest ta zasadnicza różnica. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny, myślę, wydał bardzo ważne orzeczenie. Dzisiaj ciąg dalszy. Dzisiaj ciąg dalszy walki o praworządność, o prawdziwą praworządność, a nie tę praworządność, którą próbują nam w Brukseli napisać. W środę zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Okazuje się, że niekonstytucyjna jest ustawa przegłosowana bez posłów Kamińskiego i Wąsika, którzy nie zostali dopuszczeni do prac Sejmu. Mieliśmy demokratyczny mandat, zostały pogwałcone nasze prawa, ale też prawa naszych wyborców do właściwej reprezentacji w parlamencie. Poddane ocenie konstytucyjności powinny być wszystkie ustawy uchwalone przez Sejm po bezprawnym wykluczeniu posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, tym ustawa budżetowa. Decyzje ministra Bodnara, od kiedy został ministrem i jest członkiem rządu, są skandaliczne i wielokrotnie wskazują na łamanie przepisów prawa, nieszanowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz arbitralne podejmowanie decyzji w oderwaniu od przepisów. Ale czystki Bodnara w wymiarze sprawiedliwości trwają w najlepsze. Po nielegalnym przejęciu prokuratury krajowej resort sprawiedliwości rządu 13 grudnia poinformował o rozpoczęciu procedur odwołań prezesów i wiceprezesów sądów w Krośnie, Rzeszowie i Warszawie. To, co robi pan minister Bodnar od początku do końca, jest sprzeczne z polskim prawem. Jest to łamanie polskiej konstytucji, poczynając od tego, co zrobił z prokuratorem krajowym, czyli bez zgody prezydenta odwołał pana prokuratora Brawskiego i wszedł do prokuratury z butami. Dziś na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa Trybunał Konstytucyjny badał, czy działania Bodnara związane m.in. z odwołaniem władz Sądu Okręgowego w Warszawie bez zgody KRS są zgodne z ustawą zasadniczą. Niepokój budzi po pierwsze praktyka związana z zawieszaniem wszystkich prezesów, którzy pełnią służbę w tym sądzie, czyli prezesa i wiceprezesów. W zasadzie nikt nie pozostał zarządzający tą dużą jednostką. Zupełnie przypadkiem to do warszawskiego sądu okręgowego, którego władze chce dziś odwołać Adam Bodnar, wpływają wnioski w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Pewien niepokój też Krajowej Rady Sądownictwa wzbudziła koincydencja. Wiemy, że wpłynął do sądu okręgowego w Warszawie wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania w głośnej sprawie, która jest w zainteresowaniu bezpośrednim pana ministra Bodnara. Bo do tego sądu wpłynął też wniosek ministra Bodnara o zatrzymanie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. I oni by chcieli, żeby sprawy polityczne, widać, że skręcane, widać, że robione bezprawnie, oceniali tylko ich sędziowie. Trybunał Konstytucyjny przerwał rozprawę dotyczącą odwoływania sędziów do 25 lipca. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Oglądają państwo program Dzisiaj, to co jeszcze przed nami. Szef MON przyznaje, na granicy są nielegalni uchodźcy i apeluje o rozsądek do aktywistów. Quiz dla naszych widzów. Co to za zwierzę? Szef MON bije się w piersi, przyznaje, że na granicy są grupy nielegalnych migrantów, a nie potrzebujący pomocy uchodźcy. Grupa Granica deklaruje, że pomaga migrantom przymusowym, którzy znaleźli się na terytorium Polski oraz monitoruje przypadki łamania praw człowieka. Kim naprawdę są aktywiści i na czyje zlecenie działają? Dzisiaj sprawdza, mówi Edyta Hołdyńska. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznaje już, że na polsko-białoruskiej granicy nie ma uchodźców, a specjalnie przeszkoleni nielegalni migranci. Przeszkoleni przez kogo? Przez białoruskie służby. Powołuje się przy tym, podając te informacje, na działalność grupy Granica. Czy ma wiedzę także o tym, z kim współpracuje ta grupa i jaką prowadzi konkretnie działalność? Dzisiaj sprawdzam. Chcę zwrócić do tych wszystkich aktywistów działających na granicy, żeby zastanawiali się zawsze, co robią. Pomoc dla drugiego człowieka, ja wszystko rozumiem. Jestem lekarzem, mam dużą wrażliwość. Ale wskazywanie miejsca, gdzie nie ma polskich żołnierzy, idźcie w tamtą stronę, czy takie komunikowanie się wzajemne i udzielanie jakichś wskazówek, informacji, gdzie łatwiej będzie, jeżeli
takie informacje weryfikujemy teraz, sprawdzamy, ale jeżeli one są prawdziwe, to bardzo proszę o zawrócenie z tej drogi. Refleksja przyszła po czasie. Aktywiści mogą być zaskoczeni nagłym zwrotem akcji. Nadal przekonują, że na granicy przebywają ludzie, którzy potrzebują ratunku i atakują naszych żołnierzy i strażników granicznych. Tymczasem, jak wskazał minister, mają nawet ułatwiać nielegalnym migrantom przedarcie się przez granicę. Od lat byli szkoleni przez białoruskie służby. To zdjęcia z 2021 roku. Bronili, odbieżali. Aktywiści nadal upierają się przy swoim. Były zdjęcia Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, matki z maleńkim dzieckiem, z noworodkiem i nieletnie dziewczyny z Somalii. Aktywiści mówią o matkach z dziećmi, a skandaliczne oskarżenia padają nadal. I to w momencie, kiedy na granicy ginie polski żołnierz, a kolejni są atakowani. Na terenie placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych była ustawiona beczka. Do tej beczki strażnicy graniczni wrzucali paszporty i telefony zatrzymanych cudzoziemców i tam je spalali. Sprawę prowadzi prokuratura. To wszystko się dzieje, ale cieszę się, że chociaż w tym momencie widzowie to słyszą. Padały także zapewnienia o szeroko zakrojonych działaniach humanitarnych na granicy ze strony MSWiA. To, co zrobiliśmy w kwietniu, maju, to było bardzo daleko posunięte działania humanitarne. Dzisiaj ze względu na to, że to już nie jest bardzo szlak migracyjny, tylko to jest raczej również kwestia naszego bezpieczeństwa, na pewno te aspekty humanitarne, one nadal są, tylko są pewnie w mniejszym zakresie stosowane, bo taki mamy dzisiaj scenariusz. Ja powiedziałem, kiedy stawałem się wiceministrem, powiedziałem, nigdy nie powiem złego słowa na organizacje pozarządowe, granice humanitarne. Grupa Granica pisze o sobie, że jest ruchem społecznym sprzeciwiającym się odpowiedzi rządzących na wydarzenia, jakie mają miejsce na polsko-białoruskim pograniczu. Deklaruje, że pomaga migrantkom i migrantom przymusowym, którzy znaleźli się na terytorium Polski oraz monitoruje przypadki łamania praw człowieka. A kim naprawdę są aktywiści i na czyje zlecenie działają? Grupa Granica to są ludzie, którzy powinni otrzymać zarzuty za pomocnictwo, jeżeli chodzi o szmugiel ludzi. A to, co wyprawia ta grupa, rosyjni aktywiści działający na pograniczu polsko-białoruskim, to jest zdecydowanie materiał dla prokuratora. To są ludzie, którzy tak naprawdę działają na korzyść Łukaszenki, ale przede wszystkim Władimira Putina. Nie ma żadnych wątpliwości, że to, co się dzieje na polsko-białoruskim pograniczu, jest inspirowane na Kremlu. I wygląda na to, że musiało dojść do zamordowania polskiego żołnierza na granicy, żeby takie działania dostrzegł rząd. Pytanie, czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za wielomiesięczne i konsekwentne obrażanie obrońców granic, a także współpracę z grupami nielegalnych migrantów instruowanych przez obce służby na szkodę polskiego państwa. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla księdza Michała Olszewskiego na kolejne 3 miesiące. Prezes Fundacji Profeto, która miała otrzymać dotację z Funduszu Sprawiedliwości na budowę ośrodka Archipelag dla ofiar przestępstw, w kwietniu trafił do aresztu, a ośrodek zresztą został już zbudowany na warszawskim Wilanowie. Pewne zmiany w kierownictwie sądów mogły wywierać pewien wpływ i nacisk na wszystkich, którzy tutaj pracują i stwarzać pewien dyskomfort. I na ile to miało wpływ na to akurat orzeczenie w sprawie księdza Michała, trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście jest takie dziwna jakaś sytuacja się zaczyna wytwarzać, że rzeczywiście obrona ma takie poczucie, że jest pozbawiona możliwości bronienia swojego mandanta już na tym etapie wczesnym. I naprawdę tam nie widzieliśmy w tym wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania żadnych argumentów, które by uzasadniały, żeby te czynności były przeprowadzane. W prokuraturze bardzo ten areszt jest na rękę, tak wizerunkowo po prostu, żeby uwiarygodnić swoje działania przy jednoczesnym uniemożliwieniu obrońcom publikacji tych wszystkich materiałów. No, prokuratura oczywiście będzie twierdzić, że ona w ogóle działa niezależnie od opinii publicznej, w ogóle, że tak powiem, nie ma z tym żadnego związku, ale trudno chyba znaleźć osoby, które by wierzyły w taką narrację akurat prokuratury, więc jest to rzeczywiście bardzo smutny dzień.
Leśnicy, myśliwi i rolnicy protestowali wspólnie w Bielsku-Białej przeciwko zmianom, jakie mają być wprowadzone w gospodarce łowieckiej i Zielonemu Ładowi. W planach jest wyłączenie lasów wokół Bielska-Białej z gospodarki leśnej, co zaburzy gospodarkę łowiecką. Być może nawet nie będzie można zbierać jagód i grzybów, a myśliwi nie będą mieli gdzie polować, apelują zaniepokojeni leśnicy. W akcję protestacyjną zaangażowały się także lokalne kluby Gazety Polskiej, a na miejscu w Bielsku-Białej był nasz reporter Janusz Rzeczkowski. Formalnie Lasy Państwowe nadal będą odpowiadać za ten olbrzymi teren, ale praktycznie nie będzie można prowadzić gospodarki leśnej, więc na przykład wyrębu drzew, sadzenia nowych młodników. Kto wie, czy będziemy mogli korzystać także z lasów my, obywatele. Pan Mikołaj Dorożała jest trenerem. To się nazywa pilates, tak? Czy fitness? Ja dokładnie nie wiem, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Ja się znam na myślistwie, na łowiectwie, ale powiedziano mi, że oni ćwiczą chyba na takich matach do jogi. Także, panie ministrze, mamy w prezencie... Ponieważ to jest jakiś ideologiczny wymysł, nie do końca przemyślany i tak naprawdę nie słucha się prawdziwej strony, prawdziwych użytkowników lasu, tylko ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Tak naprawdę dyskutuje się o ludziach, którzy użytkują, gospodarują, zarówno leśnicy, jak myśliwi, od ponad 100 lat w tych miejscach. Więc nie bierze się w ogóle naszego zdania pod uwagę i po to tu jesteśmy. Nie? Bielsko-Biała, Janusz Rzeczkowski, Telewizja Republika. Po burzach, jakie przeszły w nocy nad Polską, Straż Pożarna interweniowała blisko 2,5 tysiąca razy w całym kraju, a najwięcej interwencji, ponad 1000, to było w województwie śląskim. Na szczęście nie było ofiar ani rannych. Bardzo dużo zniszczeń, bo głównie budynki, ale też przewrócone drzewa, które niszczyły samochody i linie energetyczne. Więc tych zniszczeń jest naprawdę dużo. Na miejscu cały czas działają władze powiatowe, władze wojewódzkie. Jest też zaangażowanie duże służb zarządzania kryzysowego, z którymi jesteśmy w kontakcie. Więc cały czas ta sytuacja, no, mimo że się stabilizuje, to jest wciąż trudna i wciąż jeszcze wiele pracy. Niestety prognozy pokazują, że znowu w piątek będą kolejne ostrzeżenia meteorologiczne, kolejne burze, szczególnie na południu, na zachodzie i na wschodzie kraju. Wielka gala MMA w Chełmie już najbliższą sobotę, czyli pojutrze. Telewizja Republika będzie transmitować to wydarzenie na kanale YouTube. Na antenie telewizyjnej też pokażemy 4 najlepsze walki wieczoru. No i oczywiście poza emocjami sportowymi gala będzie miała patriotyczny charakter. Organizatorzy przewidzieli prezentację sprzętu wojskowego, ale też i wojskowych, bo wśród zawodników znajdą się mundurowi, którzy na co dzień pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy. Sport, w którym nie ma miękkiej gry, a wygra nad coś więcej niż sam wynik. Mieszane sztuki walki na całym świecie mają rzesze swoich fanów. Także w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Każda gala MMA skupia olbrzymią widownię, a emocje sięgają zenitu. Osoby, które profesjonalnie zajmują się tym sportem, mówią wprost, to styl życia. Na pewno MMA to jest więcej niż sport. Za samymi treningami ciągnie się cała kultura jedzenia, zachowania na macie tak naprawdę, no bo czym jest MMA? MMA jest to połączenie kilku dyscyplin sportu walki, między innymi boksu, zapasów, dawny pankration, tak? Do tego nam dochodzą elementy parteru. No i nie tylko same te techniki zostały przyciągnięte do MMA, ale również ta cała kultura, czyli zachowanie na macie. To moim zdaniem akurat, jeżeli ktoś zapisuje swoje dziecko na tego typu zajęcia, to robi fantastyczną rzecz. Sport również przyciąga chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił. Wymaga on nie tylko sprawności fizycznej, ale wytrwałości i siły woli, co nie znaczy, że jest tylko dla wybranych. Jest to sport, można powiedzieć, dla każdego. Oczywiście z pomocą trenera, tutaj osób odpowiedzialnych za to, profesjonalistów, to każdy może trenować MMA. Nie musi wybierać od razu pełnego wachlarzu tutaj płaszczyzn, czy stójka, parter, zapasy. Może wybrać jedną płaszczyznę, potem przejść przez drugą płaszczyznę, połączyć to i spróbować całego MMA. Więc jest to sport dla każdego. Tutaj nie ma znaczenia wiek czy płeć. MMA może trenować moim zdaniem zupełnie każdy człowiek. Widzę to zresztą po swoim klubie, gdzie otworzyliśmy zajęcia MMA i tak naprawdę 70% to są kobiety. Więc to jest dla mnie duża niespodzianka. W Stanach Zjednoczonych sport ten skupia wokół siebie amerykańskich patriotów.
MMA dzieli się na różne federacje. W sobotę w Chełmie odbędzie się gala Strive MMA. Już od 19 można ją zobaczyć na naszym kanale YouTube, a cztery najciekawsze walki wyemitujemy na naszej antenie. W gali wezmą udział żołnierze, którzy na co dzień bronią naszych granic. Myślę, że zawodowe trenowanie sportu pomaga na pewno w wojsku. Uważam, że daje dużo wytrzymałości, pewności siebie. Też na pewno warto umieć się obronić, nie tylko w wojsku, jak i w sytuacji codziennej. No nie wiadomo, co nas spotka. Na gali Strive będą występować zawodowi żołnierze, żołnierze z WOT-u również, za których bardzo trzymam kciuki. Uważam, że sporty, sztuki, systemy walki powinny być absolutnie obowiązkowe dla wszystkich żołnierzy, ponieważ praca żołnierza to jest walka. W czasach pełnych niepewności na pewno znajomość sztuk walki nie zaszkodzi. Marcin Bakalarski, Telewizja Republika. Oj, będzie się działo i to w sobotę. Oczywiście zapraszamy i do naszego kanału YouTube i na naszą antenę, żeby oglądać ten sport dla każdego, jak zapewniają trenerzy i sportowcy. A już jutro polska reprezentacja rozegra mecz, w zasadzie mecz o wszystko z Austrią. Mecz o wszystko, bo z Holandią niestety przegraliśmy, choć wielu mówi, że graliśmy świetnie, ale przecież chodzi o to, żeby wygrać. W Berlinie, gdzie biało-czerwoni stoczą emocjonujący pojedynek, jest nasz korespondent Rafał Kacprzak. Już mniej niż 24 godziny dzielą nas od drugiego meczu reprezentacji Polski na Euro 2024. Jutro tutaj na Olympiastadion w Berlinie biało-czerwoni zagrają z reprezentacją Austrii. Dla nas, ale i również dla naszych rywali, będzie to mecz niemalże o wszystko. Tylko pełna pula może zagwarantować szansę na udział w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. Kadrowicze Michała Probierza bezpiecznie dzisiaj dotarli do Berlina. Przyjechali tutaj pociągiem, a wszystko po to, by zagwarantować zawodnikom jak największy komfort i by byli w 100% gotowi do trudnej i wymagającej potyczki. Nasi piłkarze uważają, że Austria to bardzo dobry zespół, ma w sobie jakość piłkarską i gra bardzo intensywnie, o czym przekonała się m.in. reprezentacja Francji. Co jeszcze cechuje naszego jutrzejszego przeciwnika? Na pewno bardzo wysoka pewność siebie, bardzo dobre walory fizyczne i trudna do odgadnięcia taktyka. Gracze Ralfa Rangnicka udowodnili, że ich świetne eliminacje do Mistrzostw Europy nie były przypadkiem. I nie było przypadkiem to, że te eliminacje zakończyli zaledwie jeden punkt za świetnie wówczas grającą reprezentacją Polski. Z drugiej strony jednak nasi zawodnicy podkreślają, że nie skupiają całej swojej uwagi na przeciwniku, a skupiają się tylko i wyłącznie na sobie. Są przekonani, że nie pokazali pełni swoich możliwości. Polacy są gotowi do starcia z reprezentacją Austrii. Trzymamy mocno kciuki za zwycięstwo biało-czerwonych, bo tylko pełna pula mocno przybliży ich do awansu do 1/8 finału Euro 2024. Z Berlina Rafał Kacprzak, Telewizja Republika. No i mamy dla Państwa trochę uśmiechu i quiz. Czy rozpoznają Państwo, co to za zwierzę? Ma na imię Berni, mieszka we wrocławskim zoo, przyleciał tu prosto z Irlandii. Popatrzmy. Nie, to nie jest szop. To nie jest też sprytny lis. Nie, nie, to nie kot. Czy ktoś z Państwa już wie? Pantka ruda, panda mała, panda czerwona lub panda mniejsza. Pantka jest drapieżnym ssakiem występującym na wolności w Azji. Choć jest zwierzęciem wszystkożernym, pokarm roślinny jest podstawą jej wyżywienia. Uwielbia przede wszystkim bambus. Poza tym chętnie zjada też jagody, ptasie jaja. Jak większość drapieżników, jest terytorialna, a swoje piękne futro czyści podobnie jak koty. Pantka jest gatunkiem bardzo zagrożonym wyginięciem. No i ciekawa jestem, kto zgadł, że to panda po prostu, a nie podobna, ale za to piękna. Publicystyczna część wieczoru za chwilkę. Naszymi gośćmi będą Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, i Tomasz Grabarczyk, Konfederacja. Zapraszam.